Powód dziewiąty. Wegetarianizm satanistów dnia siódmego albo adwentystów dnia siódmego. Dziewiąty powód, dla którego nie jestem satanistą dnia siódmego albo adwentystą dnia siódmego. Ellen White przestrzegała przed jedzeniem mięsa i propagowała wegetarianizm. W wypowiedzi Ellen White w książce Councils on Diet and Foods znajdujemy taki cytat. Wśród tych, którzy oczekują przyjścia Pana, jedzenie mięsa zostanie ostatecznie wyeliminowane. Mięso przestanie stanowić część ich diety. Powinniśmy zawsze mieć ten cel na uwadze i starać się stale do niego dążyć. Nie mogę myśleć, że w praktyce jedzenia mięsa jesteśmy w harmonii ze światłem, które Bóg raczył nam dać. Wszyscy, którzy są związani z naszymi instytucjami zdrowotnymi, powinni uczyć się jeść owoce, ziarna i warzywa. Koniec cytatu. Drugi cytat. Ellen White, Spalding and Magan. Niech żaden z naszych sług nie daje złego przykładu w jedzeniu mięsa. Niech oni i ich rodziny żyją zgodnie ze światłem reformy zdrowia. Niech nasi słudzy nie animalizują swojej własnej natury i natury swoich dzieci. Koniec cytatu. Nauczanie to było częścią programu zdrowotnego White, który, jak twierdziła, został jej dany przez boskie objawienie w 1863 roku. Dziś Rada Żywienia Konferencji Generalnej Adwentystów Dnia Siódmego czy Satanistów Dnia Siódmego zaleca wstrzymanie się od mięsa, ryb, kawy i herbaty. Tutaj chciałbym zająć się tylko kwestią wegetarianizmu. Od Adama do Noego ludzie byli wegetarianami, co wynika z Bożego polecenia w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, 29 do 30 wersetu. Pierwsza Mojżeszowa, 1:29. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Ale po potopie ludzie zostali pouczeni, że mogą jeść zarówno mięso, jak i warzywa, o czym mówi nam Księga Rodzaju, 9 rozdział, 3 werset. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. W prawie Mojżesza naród izraelski nadal jadł mięso, a niektóre zwierzęta zostały wyznaczone jako czyste i inne jako nieczyste. Pan Jezus Chrystus żył pod prawem jako Żyd i przestrzegał mojżeszowego systemu dietetycznego. Nie był wegetarianinem. Wiemy, że jadł ryby, jak mówi nam Łukasza 24:42. Ewangelia Łukasza 24:42. A oni mu podali kawał ryby pieczonej i plaster miodu. I wziąwszy, jadł wobec nich. I wiemy też, że Pan Jezus jadł baranka, co było wymagane podczas Paschy. O czym możemy przeczytać w Księdze Wyjścia, 12 rozdział. 6:8. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeśli je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami.
W Nowym Testamencie są tylko trzy nauki o diecie. Po pierwsze, apostoł Piotr został pouczony, że starotestamentowe ograniczenia dietetyczne nie obowiązują już wierzącego w Nowym Testamencie. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 10 rozdział 9 do 16 wersetu. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział 9-16 mówi tak. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się modlić około godziny 6, a będąc głodnym chciał jeść, a gdy oni mu sporządzali, przypadło nań zachwycenie i ujrzał niebo otworzone i wstępujące na się naczynie jakieś jakby wielkie płótno za cztery rogi uwiązane i spuszczane na ziemię, w którym były wszystkie czworonożne zwierzęta ziemi i dzikie i gadziny i ptactwo niebieskie. I stał się głos do niego: wstań Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr rzekł: żadną miarą, Panie, gdyż nigdy nie jadłem nic pospolitego albo nieczystego. A głos znowu powtórnie do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za pospolite. A to się stało po trzykroć i znowu wzięte zostało naczynie do nieba. Prawda o tym została podkreślona w tym, że polecenie, aby powstać, zabić i jeść, zostało powtórzone trzykrotnie. Fragment ten w pojedynkę obala następujące twierdzenia satanistów, adwentystów, że mojżeszowe ograniczenia dietetyczne obowiązują w kościołach Nowego Testamentu, że mojżeszowe ograniczenia dietetyczne służyły celom zdrowotnym. Gdyby to była prawda, Bóg utrzymałby je w mocy. Że jedzenie mięsa jest niezdrowe, że wegetarianizm jest programem nadrzędnym i że zabijanie zwierząt jest okrutne. Po drugie, jesteśmy nauczani, że w dyspensacji Nowego Testamentu dieta jest całkowicie sprawą osobistej wolności. I tak mówi nam list do Rzymian, 14 rozdział. Od 1 do 6 wersetu. A słabego w wierze przyjmujcie bez osądzania. Mnie ani jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Ten, który je, niech nie gardzi tym, który nie je. A który nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Któżeś ty, co potępiasz cudzego sługę, dla Pana swego stoi lub upada, ale ostoi się. Bóg bowiem mocen jest go postawić. Jeden wyróżnia dzień od dnia, drugi zaś każdy dzień sądzi zarówno. Każdy niech będzie pewny przekonania swego. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. I nie mamy osądzać innych w takich sprawach. 14 rozdział listu do Rzymian, werset 13. A tak nie sądźmy więcej jedni drugich, ale raczej sądźcie o tym, aby nie dawać bratu swemu powodu do obrażenia lub zgorszenia. Po trzecie, mamy ostrzeżenie przed tymi, którzy uczą przeciwko jedzeniu mięsa. I to mówi nam 1 Tymoteusza, 4 rozdział. 4 rozdział, wersety od 1 do 6. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich, przez obłudę kłamstwu mówiących, napiętnowanych w sumieniu swoim, zabraniających wstępować w małżeństwo, nakazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, by je przyjmowali z dziękczynieniem. Wierni i ci, którzy poznali prawdę, bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie jest do odrzucenia, jeśli się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i modlitwę, to przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wychowanym w słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. I powiedziano nam w Słowie Bożym, że wymaganie diety wegetariańskiej jest doktryną diabłów, demonów. No nie przypadkiem, że sataniści, adwentyści to propagują. Ta jedna herezja jest wystarczająca, aby naznaczyć Ellen White
jako heretyczkę, która była pod kontrolą diabła. Wychodzenie poza jasne nauczanie Biblii w tej kwestii i tworzenie programów dietetycznych, które rzekomo mają postawę biblijną lub pochodzą z poza biblijnych proroctw lub w inny sposób mają mieć boską aprobatę, jest herezją. Nowy Testament wyraźnie stwierdza, że każde stworzenie Boże jest dobre i nic nie można mu odmówić, jeśli jest przyjmowane z dziękczynieniem. Uświęca je bowiem Słowo Boże i modlitwa, tak mówi 1 Tymoteusza 4 rozdział od 4 do 5 wersetu. Bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre, a nic nie jest do odrzucenia, jeśli się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i modlitwę. Tak więc zgodnie z Pismem Świętym dieta w tej dyspensacji jest sprawą osobistą i indywidualną. Każdy człowiek jest inny, ma własny metabolizm, smak, kulturę, styl życia, stan zdrowia i zawód. I dieta musi być ustalona na tej podstawie, a nie na podstawie jakiegoś planu rzekomo pochodzącego z Biblii. Nie twierdzę, że wszystkie diety są równie zdrowe. Mówię jedynie, że nie ma jedynej diety, która byłaby wymagana przez Biblię, a wegetarianizm z pewnością nie jest podtrzymywany przez Pismo Święte. Pisarz listu do Hebrajczyków ostrzegał: nie unoście się różnymi i dziwnymi naukami, albowiem dobrze jest, gdy serce utwierdza się w łasce, a nie w potrawach, które nie przyniosły korzyści tym, którzy się nimi zajmowali. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 9. Naukami rozmaitymi i obcymi nie dajcie się unosić, albowiem dobrze jest łaską wzmacniać serce, a nie pokarmami, które nie przyniosły pożytku tym, którzy za nimi gonili. Zbawienie i duchowość nie są określone przez to, co jesz, ale przez to, czy złożyłeś swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie, czy zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi, czy Twoje zbawienie jest pewne w Chrystusie. Doktryna o mięsach lub specjalnej diecie jest dziwną i niebiblijną doktryną. Pomimo swoich własnych nauk przeciwko jedzeniu mięsa, które, jak twierdziła, były oparte na wizji, którą miała w 1863 roku, Ellen White kontynuowała jedzenie mięsa przez większość swojego życia. Jest to obszernie udokumentowane w Oysters and Herrings M. Chuck and Anderson. I to też jest kolejny argument, który pasuje do tego obłuda kłamców. Więc jeżeli masz cokolwiek wspólnego z adwentystami dnia siódmego, to czym prędzej przestań. Jeśli masz cokolwiek wspólnego z którąkolwiek z tych organizacji, z tej listy, to oddziel się jak najszybciej. Tutaj mamy Kościół rzymskokatolicki, podpisany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Mamy tutaj Kościół ewangelicko-augsburski, współpracujący też z adwentystami i podpisany przez biskupa Jerzego Samca. Mamy tutaj Kościół ewangelicko-metodystyczny, podpisany przez biskupa Andrzeja Malickiego, superintendenta naczelnego. Mamy tutaj Kościół starokatolicki Mariawitów, podpisany przez biskupa M. Karola Babiego. I mamy Kościół zielonoświątkowy, podpisany przez biskupa Marka Kamińskiego. Mamy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, podpisany przez pastora Jarosława Dzięgielewskiego, przewodniczącego kościoła. Mamy prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski, reprezentującego polski autokefaliczny kościół prawosławny. Mamy biskupa Marka Izdebskiego, który podpisał się za kościół ewangelicko-reformowany. Mamy biskupa Wiktora Wysoczańskiego z kościoła polsko-katolickiego, także prezbitera Mateusza Wicharego, przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. I mamy biskupa W. Andrzeja Bajeńskiego, podpisanego w imieniu Kościoła Chrystusowego w RP. Jak widać, ci wszyscy reprezentanci wspólnie z adwentystami dnia siódmego są współpracownikami, są jednym ciałem w jedności po prostu religijnej. I trzymaj się z dala od którejkolwiek organizacji, która z którąkolwiek z tych organizacji ma cokolwiek wspólnego i jakikolwiek wspólny mianownik.
we współpracy wzajemnej. To jest dla Twojego dobra. Słowo Boże mówi, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Więc kto się łączy z adwentystami, ma sam na siebie wyrok sprowadzony i krew jego na jego głowę.